No ja byłem takim dzieckiem, trochę go znałem. Tu pamiętam, jak Jezus tam długie lata był. Tam nie pamiętam, ile lat to był, byłem małym chłopcem. Później poszedł do tej pani Żurkowej. Tam był chyba rok do dwóch, najdłużej dwa roki. A tam u Jazowskich spał w stajni, taki brudny tego. Ta pani Żurkowa go wyczyściła tak po prostu. Umyj się, ogól się, on się na niego dał 3 tygodnie. Później spał u niej w domu. I ona go była w porządku, wszystko tak było w porządku. A później tu ten ojciec mój się zainteresował nim, no i przysłał do nas. W wieku 8 lat został wyrzucony z domu za pewien incydent. Dostał tą okropną marynarkę jakąś, która się tak naprawdę nie nadawała do chodzenia, do używania. I Karol z takiej bardzo prostej potrzeby serca, czyli jakby upiększania sobie świata, no zrobił w niej dziury i włożył w te dziury kwiaty. I za to został bardzo ciężko pobity przez swojego ojca i wyrzucony z domu. No spał tamtym domku, co jest, w tamtym domku, jest tej łóżeczko jest. Tak ktoś był chętny do pracy. No tak pomagał, tam patyki kupili, coś przynieść z drzewa do pieca, ze stajni wykidać. Takie rzeczy to on lubił, tak nigdy nie odmówił. No i tak, on tak lubił krowy paść, bardzo religijny zawsze. Miał taką regułę modlącą, przeżegnał się. I to tak trwało może pół roku. I uspał na podłodze, tak jak pan tu widzi. Przynosił się takie stare ubrania, kładł to na podłogę. Bardzo lubił wysoko pod głową. Miał taki stołecek, pana synu to się nazywał. Zakładał, lubił strasznie wysoko. On nie był wysoki. No i tak spał może rok, no może do dwóch lat. A ja się tak chwytał trochę stolarki. Bo ja wszystko, co tu pan widzi, to wszystko moje ręce robię. No i nie wiem, co mi ktoś podpowiedział, że trzeba było zrobić temu Herbku jakieś łóżeczko. I ja mu go zrobił to łóżeczko, takie niskie, łóżka takie wysokie, a to pod łóżko się podsuwało, a on sobie to przynosił, no i ładnie. Robił wszystko, żeby sobie zaskarbić tą akceptację ludzi, tak? Czyli no, zawsze chętnie pomagał. Te wszystkie przekazy, które mamy o nim już z jego dorosłego życia, tak? To, że budował tak zwane jazy, czyli budował te tamy, które zapobiegały wylewaniu się potoków, rzek, żeby nie podtapiało to ludziom domów, że na wszystkich pogrzebach nosił ten krzyż w procesjach, prawda? Grał po swojemu, ale grał na skrzypcach, na wszystkich weselach. W ślubach, na chrztach. Nie mogę sobie przypomnieć, kto kiedyś dokonał takiego porównania. To bardzo piękne porównanie, że właściwie Herudek dla mieszkańców Lipnicy był jak słońce, które idzie po nieboskłonie i towarzyszyło tym ludziom od momentu narodzin, poprzez ich dorastanie i takie wydarzenia jak ich śluby, a niekiedy i właśnie no, żegnał ich, tak? Czyli jakby towarzyszył mieszkańcom Lipnicy jak to słońce. Pieska. Piesków tak lubił. Mieliśmy psa, nazywał się go Roboś. On se go nazywał. Chciałby nazwał Bućko, a on se go wsił za Roboś. I ten pies go tak lubił, bo on tak chodził, poszedł do kościoła, tak przyszedł. Tak wieczór, chcieliśmy spać. Zawsze przyszedł tu, zawsze pierwszy krok poszedł ku piesku. Ludzie mu dali kawałek chleba, ten piesek tam koło, zawsze mu coś wyciągnął z kieszeni. No bo jako zwierzę, nie? A on taki ten piesek był mądry, tak może 100 metrów, czy ileś. To my już wiedzieli, o Karol już idzie, bo pies
pies już ma młody głos. Tak to zwierzę go poznało, no. To święta prawda. No i zwierzęta, a koguta, a koguta. Kłota, kłota, kłota. My tu jak dawniej, dawno, bo to tak nie było w sklepie jak teraz, tu ojciec miał kilka kogutów, bo to od kuczęta rosną, nie? A starszego się usuwa, nie? Dziadek miał chyba z 5 kogutów, no i przystał odpuść świętego Łukasza i tego największego koguta dziadek zabił. Jako zawsze, nie? On zawsze, jak co dostał gdzie kidać, to zawsze patrzył na niego, tak lubią tego koguta. No i dziadek go zabił, nie? Jak zwykle na święta. No odpuść. A Jezus Maria, już go nie ma. Kto już zaśpiewał? Już nie zaśpiewał, Jezus Maria. I płakał za tym kogutem. A dziadek mówi, co tam, Karol? A może się najdzie? Ej, nie najdzie. Weźcie go zabili. Dziadek mówi, a mu się najdzie? A może go ukradł, nie? Tak, ej, nie. On wiedział, że go dziadek zabił, jest tego kołuta. Dziadek go kiedy go wykrzycał, no i zdenerwowali się, pokłócili się z dziadkiem. Nie wiem, o co się tam pokłócili. No i powiedział, że się idzie utopić. A dziadka tak strasł, wiesz, odpuścił. No i idzie i do rzeki, legnął na... Ja to widziałem. Legnął jako przy wodzie, jako kiedy sałpidzi, no i przekładło do rzeki, nie? Ale bokiem pojeżdżający, ojciec go widział, uśmiali się. Mógł go nawrócić, się zakołtać, się utopić. No, to nie leje wodę, bo to jest święta prawda. Ja tego słowa się nie są. Kiedy rozmawia ze zwierzętami, prawda? On ponoć bardzo dużo rozmawiał ze zwierzętami, mówił do nich, troszczył się o nie, nigdy żadnego zwierzęcia nie uderzył, opłakiwał każde zabite zwierzę. W gospodarstwie, w którym na przykład mieszkał, u gospodarzy, u których służył, takie, no powiedzmy, typowe, brutalne wiejskie życie, tak? No były kury, gęsi, świnie, woły, no to ci ludzie żyli dzięki temu, co uhodowali, co wyrosło na polu, więc akty zabijania zwierząt były dla ludzi na wsi czymś naturalnym. Oni tego nie rozpatrywali w kategoriach moralnych nigdy. Trzeba było mieć co jeść. Podobno właśnie tak, to wiem ze wspomnień, gospodarza pewnego, który dorastał przy Herudku, że Herudek właściwie opłakiwał każde zabite zwierzę. Podobno okłamywano go, że to nie jest mięso, lub mówiono mu, że to jest mięso nie z tego gospodarstwa. No stosowano przeróżne fortele. Dziadek miał taki stary dom, tam wyżej, może 100 metrów, bo tam teraz mieszkał syn, i miał taki stół starodowny z dwór komuniaków. I taką listwę miał. I chodzili tu tacy, co takie zabytkowe rzeczy pooglądać albo kupić. No i dziadek im pokazał te zabytkowe, te listwę i ten stół. On mi się to spodobało. To byli panowie z dwór komuniaków, z Zużycy. No i to kupimy od was. Po prostu się nadawało na spolenie. I dziadek im to przedał tam za jakieś parę groszy, te listwę i to. Panie Smryszak, gdybyście nam to odwieźli do dworku Moniaków, widzieli tego Karla. No co to za jeden, co tak? No dziadek to łopał, to taki mamy, takiego pasterza on tu przysłał. No ja czym się interesuje? No to tak tu pasie, tu tego robi. No i zauważyli, bo u nas zaczął te rzeźby robić. Bo tam gdzie indziej nie robił. On za taka dla przyjemności taki ten parę zła. Co to jest? To ten pooglądali tego. To my to kupimy od niego, nie? Takie nieduże miało ich tam 3-4. I wzięli ten stół i tę listwę. Może były 3-4 takie małe pajace, jak się to powie. Później przyjali znów do niego. O, i spodobało się, że taki rzeźbiów niego nam tu robi. To on potem bardzo chętnie, no i takie mogą być długse, to jakieś gnatki, napadki były, to ja mu ręce nie pilił, byle jak się ucięte, no i zacą. I później się ta gotka rozpowszechniła,
zainteresował się Zakopanem jakieś jaszczurówki. Tam jest muzeum jakieś jaszczurówki. No i dowiedziała się później, Rabka się muzeum dowiedziała, ta pani Bujaka jeszcze żyje. No i spójrzmy, za co no tak głośno o tym Herutkowi być. Tak jak wspominaliśmy, to jego rzeźbienie to właściwie ograniczało się do tego, że on jakby rył w klocku drewna jakieś grubsze zarysy, takie jak ręce czy oczy, czy wygiętą kreseczkę ust. Natomiast właśnie malunkiem określał cechy tych postaci, czyli te najsławniejsze, to na przykład 10 kresek oznaczało, że był to Mojżesz. 3 gwoździe i kółko oznaczały Pana Jezusa, czyli symbol męki, i kółko, czyli ta korona cierniowa. Na postaciach świętych i Matki Boskiej malował taki bardzo charakterystyczny kształt, który nazywał sznurem od szaty. Pan Bóg miał namalowane na sobie berło i jabłko, tak? Czyli insygnia władzy, czyli można by powiedzieć, że faktycznie stosował symbolikę, która w bardzo uproszczony i konkretny sposób podkreślała cechę danej rzeźby. Wyjątkiem były Chrystusy zmartwychwstałe, czyli to są te wszystkie postaci, które mają takie charakterystyczne, osadzone w pieńku, odstające ręce. Tych rąk Karol również sam nie osadzał, pomagali mu w tym ludzie, bo było to dla niego trudne. Prawdopodobnie to było tak, że on dobierał może jakieś konary czy patyki, które uznał, że się będą nadawały na ręce, a ludzie pomagali wiercić otwory i mocować już te patyki w tym głównym korpusie. Nie wiemy dokładnie, jak to wyglądało, może się dowiemy. Czyli Chrystusy zmartwychwstałe z tymi odstającymi rękami. Dlaczego? No bo w okresie wielkopostnym, jak się idzie do kościoła, to bardzo często widzimy stojącą na ołtarzu taką typową figurę Chrystusa zmartwychwstałego w tym geście błogosławieństwa i ze sztandarem w drugiej ręce. To jest bardzo typowa taka rzeźba dla tego okresu liturgicznego w kościele i prawdopodobnie właśnie Karol, przyglądając się im, chciał, żeby jego Chrystusy zmartwychwstałe miały też takie ręce i sztandary. Tak, jeżeli chodzi o rzeźby dziecięce, to wiemy to tylko z ustnych przekazów, że to były zwierzątka robione z patyków. Nie wiemy dokładnie, jak wyglądały i spalono te rzeźby, nie zachowało się nic. W późniejszym okresie to były te totemiczne takie postaci, z tym, że te rzeźby się różniły na przestrzeni lat. Te totemiczne. Ludzie wspominali, że Karol w pewnym momencie dosyć ciężko zachorował i rzeźby sprzed choroby, a po chorobie różniły się od siebie. Mówiono, że te, które powstały przed chorobą, były jakby dokładniejsze. I teraz na czym ta jakby dokładniejszość polegała? To ciągle był klocek drewna i w bardzo prosty, prymitywny sposób ociosany, ale wydaje mi się, że miały większą różnorodność, jeżeli chodzi o te formy tak zwanych nakryć głów. Zauważyłeś, że tam te niektóre postaci różnią się kształtem tych czapek, prawda, tych nakryć głów. Więc wydawało mi się, że jest większa różnorodność tych nakryć głów oraz te postaci miały wypukłe oczy. Była jakby zaznaczona gałka oczna w oczodole. Bardzo oczywiście prymitywny sposób. Widziałam tego typu rzeźby w muzeum w Zakopanem i wiem, że to były jedne z tych pierwszych rzeźb, które zostały znalezione, kiedy było pierwsze odkrycie Herutka, więc to są na pewno te rzeźby. A potem widziałam rzeźby późniejsze, czyli te z tymi charakterystycznymi, narysowanymi takimi kółkami, czyli te oczy już są praktycznie tylko takim rylcem zaznaczone i obwiedzione kredką, ołówkiem lub długopisem. One już nie mają żadnych wypukłości, tylko praktycznie są płaskorzeźbą, tak? Jeżeli można to tak nazwać. Więc faktycznie te rzeźby Herutka na przestrzeni lat, one się różnią od siebie. On jest z początku ich nie malował, a ta pani Bujakowa mu przyniosła farby, takie nitro, jako szybko snięce, pędzel. On się nie malował, tak, bo on se palcami. Jaki kolor, to za tym palec i tak se palcem malował. Jak czerwony, no to jak biały, to jak drugim palcem. A to była farba taką nitro, to wszystko, to się mu tu nie chciało odbyć, nie, we wodzie. No to ja miałem motor, dałem mu benzynę i on to w benzynie umał, bo się puściło. Ale on to nie malował, tak, ale potem korzystał trochę. On se to wymalował tego i ona robił taki świętek wielcy, później to przyjechali.
ta pani Bujakowa przyszła, no najwięcej tu chodziła do niego, trzymała kontakty, no i zamęła. W tamtych czasach to na przykład byli nauczyciele pracujący w tamtejszych szkołach, czyli ludzie wykształceni, którzy traktowali Herutka serio i jego twórczość. Czyli oni absolutnie widzieli, że to jest na jakąś skalę zjawisko i kupowali od niego rzeźby, do dzisiaj je mają i próbowali rozumieć tą twórczość i rozumieć to jego granie i rozumieć ten jego styl bycia. Ale były osoby, które zupełnie tego nie przyswajały, nie akceptowały, naśmiewały się z tego, dziwiły się, że przyjeżdżają ludzie z miasta i to kupują. To również wiemy z badań terenowych profesora Kantora, że myślano o Herutku, że jest pomylony, ale również ci ludzie, którzy przyjeżdżali z miasta, żeby te rzeźby kupić, też byli pomyleni. Czyli tutaj nie mamy złudzeń co do odbioru tej sztuki. Po prostu ten odbiór był bardzo ambiwalentny. Czyli były osoby, które widziały w tym wartość i czuły, że należy się tym jakoś zaopiekować. A były osoby, i do dzisiaj są, które nie nazywają tych rzeźbami. Mówią na to patyki. Ślub, pogrzeb, chrzest, to on ma wymówione, czyli nie szedł do pracy, tylko brał skrzypce i szedł tam grać. Po prostu nie mogło się żadne wesele, żaden pogrzeb, żaden chrzest, żadne jakaś wydarzenie we wsi obyć bez niego. Nie wiemy dokładnie, jak jego zgrzypienie wyglądało, bo zaginęły te nagrania. Mam nadzieję, że one się odnajdą. Możemy sobie wyobrazić mniej więcej, jak to wyglądało na podstawie filmów czy fotografii, na których widzimy Herutka grającego na skrzypcach, które mają jedną strunę z drutu lub dwie struny z drutu i smyczek, który jest zrobiony jak z kopystki do prania. I z tego, co mówili też ludzie, no to było zgrzypienie, że po swojemu zgrzypiał, że wszystko to było na jedno kopyto. Natomiast na pewno to było coś takiego, że jak on grał po swojemu, to wpadał w jakiś rodzaj zapamiętania się, wpadał jakby w trans. Robił to całym sercem i całą duszą. Pewien muzykolog badał jego grę na skrzypcach i się dopatrywał takich rzeczy, że na przykład Herutek na pewno miał słuch, bo na przykład zaczynał i kończył od tego samego dźwięku, tak, że można było rozróżnić tak zwane nuty, które grał. Nuty nie w sensie nut jako wysokości dźwięku, tylko zagranie coś na jakąś nutę, to oznaczało zagranie jakiejś melodii. Na każdy pogrzeb szedł. Nosił krzyż na cmentarz, dziecko urodziło, to on zawsze szedł. On mówił, jak dziecko się urodziło, to nie mówił, że się urodziło, tam bazę węgiel wyrwało. Rozumie to pan? Jakaś dziurę w ścianie zrobił. No i po tych weselach bardzo lubił, po odpustach. Chodził do Kalwarii, chodził często. Chodził po tych odpustach, węgiel wyrwało. Po weselach to on zawsze po prostu na tych skrzypcach grał. Kiedy miał te skrzypce, bo ja wiedział jego melodię grać. Tak, miał to takie ładne dwie melodie, nie takie jako dzisiaj, bo takie po swojemu jako. Ale ja był taki, jego słyszał i on to wyłapał te gra na tych skrzypcach. No i później po weselu, kiedy był na weselu, to sobie mówi tak. Piękna masz, ładną masz. Przed ślubem, a po ślubie to grał, że jakoś wziął taką nos. No bo tak, prawda, nie? No i później u taty weselu tu był, później po tych weselach bardzo chodził i tak do dwóch miesięcy był zdrowy chłop. I coś go chyciło, no tu strasznie go tu bolał brzuch. Tak, on taki smutny był, ani dużo rozmiar, ani dziarek mój chyba ani roboty nie kazował. No i zadzwonili po pogodowcowie i wzięli do nowego targu, do szpitala, tam jest stary szpital. No i był, dziadek był tak może w piątek,
u niego odwiedzić jako zawsze. No i strasznie się bym tam nudził w tym szpitalu w Nowym Targu. Weźcie mnie do domu, weźcie mnie do domu. A ojciec mówi, nawet tu ci zaś w szpitalu źle nie jest, nawet to zaś suwe, bo my mu nie mówili Herudek, bo my mówiliśmy jako Karol, no, jak kolegowi, nie? No ale tu ci dobrze, to zaś się przyjdę w niedzielę tu odwiedzić, bo to w niedzielę był odwiedzony w Nowym Targu. Op, mnie tu już nie będzie. I tak się stało. Umarł w sobotę na niedzielę. I w niedzielę nie było. I przyszło w poniedziałek, że Karol Wójciak zmarł. Bo oni tam nie wiedzieli, Herudek według dokumentów, no jakieś papiery były, tak, no i no, przyprowadzili tu, przywozło tu wóz ten ze szpitala, trudnie tu, no i ten pogrzeb zrobili, pokażę później zdjęcia, no i na tym się skończył. Może faktycznie to słowo prymitywne, które też staramy się w naszym spektaklu troszkę odczarować, zdjąć takie odium z tego słowa prymitywny, bo prymitywny ma u nas konotację negatywną, że to jest coś gorszego, a prymitywny to tak naprawdę znaczy pierwotny, czysty, pierwszy, z serca, prostolinijny. No taki Karol był. Był po prostu prostolinijny, był czysty, był z serca, był sobą, no po prostu był sobą. Był prymitywny.